uważam, że porywamy się na coś szalonego po części, bo jednak pojechać prawie 40-letnim samochodem na drugi koniec Europy, gdzie dostępność części, mechanicy, którzy w dzisiejszych czasach nie znają auta, nawet w tamtych czasach nie znali polskiego Fiata, no jest bardzo dużym ryzykiem, ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Samochód jest w rodzinie, że tak powiem, od samego początku. Dziadek go na kartki kupił w 83 roku. No to był generalnie wół roboczy do ciągania wszystkiego, co popadnie. Jeździł nim gdzieś do roku 98. Później kupił sobie następny. Fiator już tym bardziej w tym momencie stał się takim wołem roboczym, że jakieś tam pożyczki czy coś trzeba było wozić. A później niestety wylądował po śmierci dziadka w garażu i czekał 7 lat na to, aż go odkopaliśmy spod tony kurzu. Instalacja elektryczna została praktycznie zrobiona od podstaw. Położyliśmy zupełnie nowe przewody, bo mieliśmy troszeczkę przebojów niestety. Mniej więcej 50 km za Amsterdamem. Wszystko nam się zaświeciło, samochód stwierdził, że dalej nie jedzie. Na Złombol wyjeżdżamy w tym roku trzeci raz. Znaleźliśmy w internecie hasło Złombol. Okazało się, że jest to rajd charytatywny dla dzieciaków i stwierdziliśmy, że jedziemy. Przygotowania w 2014 roku trwały od początku stycznia do samego wyjazdu. Dosłownie dzień przed wyjazdem jeszcze ostatnie poprawki robiliśmy. Przed pierwszym Złombolem praktycznie cały silnik został wyremontowany do najmniejszej śrubki niemalże. A ten cały układ hamulcowy został też w całości wyremontowany. No i troszeczkę go wizualnie poprawiliśmy.